Yo, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj to, na co wszyscy bardzo, 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 bardzo intensywnie czekali, ponieważ dzisiejszy odcinek jest poświęcony najgroźniejszemu żółwiowi na świecie. Zapraszam. Tak, właśnie tak się złożyło, że stwierdziłem, w końcu przełamię się i wezmę to, o czym myślałem już bardzo długo. Jest to oczywiście taki pecik, nie? No bo nie planuję tego rozmnażać, ale zobaczymy, co będzie kiedyś za x lat. Jak on już będzie wielkim świniakiem, wielkim w sensie nie takim, jak będzie wielkim... wielkim świniakiem. Żółw Sempi. Jest to naprawdę ogromny gatunek żółwia. W moim wypadku jeszcze nie ogrom. Ale możecie się śmiać, że jest małym kurduplem. Każdy, kto ogarnięty w temacie, wie, co ten żółw potrafi i dlaczego te żółwie, mimo że są piękne, mimo że są dość znane, to mało kto decyduje się na hodowlę tego żółwia. Teraz jest maluszkiem, ale za parę lat będzie naprawdę ogromnym żółwiem. Będzie ogromnym żółwiem o ogromnej sile i o, no, nie niskim poziomie agresji. Co to oznacza? Tak naprawdę agresją ja bym tego nie nazwał, bo to nie jest tak, że ten żółw dąży do tego, żeby zrobić nam krzywdę, ale ma tak zajebiście mocny uścisk, jak chodzi o szczękę. Do tego wcale nie pomaga ten ostry dziobek. Ma tutaj z przodu ząbek. On jest naprawdę mega ostry i wyobraźmy sobie, że ten żółw ma głowę tego rozmiaru, a ten ząb jest tego rozmiaru. Już wtedy przestaje być kolorowo i oczywiście można sobie mówić, że zanim to urośnie, to coś tam, jasne, zanim urośnie tak, ale pamiętajmy, że kupowanie takich zwierząt to jest ogromna odpowiedzialność. Więc nie chciałbym, żeby ten odcinek był traktowany jako takie coś, o, ale jest taki zajebisty ten żółw, to też sobie kupię, bo jest zajebisty i jest super. Bierz pod uwagę to, że on będzie wielki, on będzie bardzo niebezpieczny i opieka nad nim też będzie wymagała i pieniędzy, i miejsca, i na pewno w pewnym sensie takiego obeznania. No nie radziłbym pchać mu paluszków, ani łapek, ani w zasadzie nic w okolice głowy. Teraz jest malutki, więc on nawet nie chce atakować, bo on się po prostu boi. Dobra, nie będę go stresował. Żółw Sempi jest to żółw, który jest po pierwsze mało popularny ze względu na to właśnie, do jakich rozmiarów rośnie i jaką krzywdę potrafi wyrządzić. Filmików na YouTube jest opór. Nie będę wam teraz wklejał wstawek żadnych, bo nie demonetyzuję później odcinki i jestem biedny. Więc śmiało możecie sobie wpisać żółw Sempi i na pewno wam wyskoczy masa filmików, jak ludzie, też idioci swoją drogą, wkładają mu jakieś puszki do pyska, różne rzeczy, bo naprawdę robi to wrażenie, ale wiadomo, też zwierzę może się pokaleczyć, o tym nikt nie pomyśli. Jest to żółw, który jest wszystkożerny, ale oczywiście jego dieta różni się od tej diety, którą mają moje inne zwierzaki, więc kupiłem sporo krewetek. Wrzucam mu też rybki z legitnego źródła, żeby nie było, bo wiadomo, rybki takie masówki to często są na jakichś tam antybiotykach. I co mnie mega zaskoczyło,
To jest jego sposób polowania. Może nie tyle co zaskoczyło, bo wiedziałem jak to się odbywa. Zaskoczyło mnie to, że potrafię siedzieć 2,5 godziny razem z nim i patrzeć, czy coś się wydarzy. Jest mega cierpliwym, myśliwym. To nie wygląda tak, że on atakuje te ryby. On je wabi do siebie, otwiera pysk i ma język, który wygląda centralnie jak taki malutki robaczek. On nim rusza i w momencie, kiedy ryba podpływa, on robi... Jest pozamiatany temat. Czajcie, on jest tak szybki, jak chodzi o jego szczękę. Serio, on zamyka... No nawet nie zauważysz, jak szybko on zamyka. Serio. Niesamowite i ogląda się to mega fajnie. Mimo, że jest to dość żmudne, nudne i trwa bardzo długo. Totalnie mnie to nie zniechęciło i siedziałem serio. No na pewno ze 3 godziny gapiąc się po prostu jak on... O tak, czeka na rybki. O dziwo, jak nie patrzyłem, poszło mu znacznie sprawniej, bo widzę ile rybek zostało. 0. Też je dużo, ale je też różne rzeczy, nawet owoce. Także przy tym rozmiarze akurat myślę, że będę leciał głównie mięsem. Tak jak mówię właśnie, to będą jakieś rybki, krewetki i tak dalej. Teraz akwarium, bo się nie pytaliście jak przygotowałem akwarium pod tego żółwia. Otóż tak, poziom wody u mnie akurat stwierdziłem, że będzie zróżnicowany. Dałem dużo piachu, dlatego że są to żółwie, które lubią się zakopać, szczególnie podczas polowania, więc dałem mu taką możliwość, szczególnie, że on naprawdę to przekopuje ten piach jak mu się tylko podoba i zrobiłem mu różne poziomy jakby. Czyli tak, z tej strony jest dużo piachu, tutaj jest coraz mniej. Chodzi o to, że ten żółw bardzo często wychyla głowę, tylko żeby odsłonić swój nos, żeby nabrać powietrza. I przy polowaniu bardzo często widać, jak właśnie wysuwa tą głowę tak na maksa, żeby tylko wziąć powietrze, później szybciutko wraca nią z powrotem i kontynuuje polowanie. Ten żółw w obserwacji jest serio niesamowity. Co prawda jak się go wyjmie, to on już się chowa i nie ma co liczyć, gdzie się otworzy, bo będzie schowany, aż po prostu trafi z powrotem do wody. Ale jest to żółw zdecydowanie do obserwacji, nie do zabawy. On nie będzie się bawił z naszym psem i nie polecam. Nie wiem tak szczerze, jak szybko one rosną, ale wiem, że nie jest to w mgnieniu oka, to już w latach praktycznie, nie? I jak najbardziej zdaję sobie sprawę, że on kiedyś będzie przeogromny. Dlatego też długo zwlekałem z tym żółwiem. Natomiast teraz cieszę się już mega, że go mam i nie mogę się doczekać, aż podrośnie w końcu chociaż trochę, żeby był takiego normalnego rozmiaru. Żeby już można było tam coś atakować potężnie. Czy nie uważam, że wpuszczanie rybek żywych to jest jakieś tam sadystyczne? Nie. Uważam, że nie. Nie oszukujmy się, to jest wodny świat, to tak jak wpuszczam mu jakieś neonki, to tak samo jak wpuszczam świersze do gekonów. No to jest po prostu, traktuję to jako karmówkę, nie jako zwierzaczki. No niestety, tak wygląda świat, a jednak moja chęć oglądania tego jakby w naturze, to jest mega dziki stwór, to jest w ogóle taki naprawdę, to jest taka bestyjka, taki diabełek. Karmienie go na przykład krewetkami, no nie daje mi takiej satysfakcji jak oglądanie jak poluje. To jest zupełnie inny poziom, dlatego mam nadzieję, że nikogo to nie urazi i w miarę rozumiecie, o co w tym chodzi. W akwarium poziom wody jest taki, jak widzicie, poziom piachu taki, jak widzicie. Z tyłu się to troszkę różni, ale to już mniejsza. Wrzuciłem mu też kamienie, do których jest w ogóle mega podobny i serio te ryby nie widzą go. One totalnie go nie zauważają, one pływają po nim, pod nim, koło niego, tuż przy jego głowie, one nie mają pojęcia, że to jest żółw i dopiero jak przyatakuje, one się ogarniają, że coś się dzieje. Więc naprawdę w naturze żółw sęp jako myśliwy musi być totalnym kozakiem i nie ma sobie równych. Kamień wrzuciłem tutaj jeden, tam drugi i tam trzeci. Dorzuciłem liście dębu, bo uważam, że to tworzy taką fajny klimacik. I po wierzchu trochę posypałem takimi kamyczkami akwariowymi. Więc wydaje mi się ogólnie, że wygląda to bardzo fajnie. Przez piach powiem wam szczerze, że bardzo długo musiałem czekać, aż filtr to wszystko przefiltruje, bo zrobiła się taki muł. Osoba, od której zakupiłem tego żółwia, sprzedała mi kilka takich protipów, bo od razu zapytałem, o co też wam polecam. W momencie, kiedy nie mieliście styczności z jakimś zwierzakiem, zapytać po prostu hodowcy, o czym należy pamiętać, takie najważniejsze jakieś rzeczy, bo tak jak ja z żółwiami nie miałem wiele do czynienia, kiedyś miałem tam żółtolicego za dzieciaka, ale jednak ten żółw różni się od niego dość mocno, więc od razu zapytałem, o czym muszę wiedzieć, o czym trzeba pamiętać,
czym najlepiej karmić. No, po prostu. Powiedział mi o tym, jaki ma być poziom wody, czym karmić, więc każdy szanujący się hodowca na pewno zrobiłby to samo. Podpowiedziałby wam po prostu, jak macie trzymać to zwierzę, żeby żyło mu się dobrze, żeby wam się z nim żyło dobrze. Jest to mega istotny temat, za co ogromnie dziękuję. Przy tym poziomie wody, filtr, dużo kombinacji stosowałem, chciałem go położyć na bok, żeby tam coś tam... Ale to tworzyło taki wir dość silny, przez co ten piach znowu się podnosił, on się tak, no, pylił się. Więc stwierdziłem, że w ten sposób usadowienie filtra, czyli pionowo, woda przez filtr przecieka górą, przez co też to tworzyło pewnego rodzaju takie boom w podłoże i jednak to się znowu unosiło. Zrobiłem taką konstrukcję, że po prostu ta woda, ta czysta z filtra już, wylatuje centralnie na skałę, po której się gładko zsuwa i już nie podnosi tego gruntu. Przez to woda, wydaje mi się, że jest naprawdę przejrzysta, wszystko widać, jestem zadowolony z efektu, jest naprawdę bardzo fajnie. Teraz słuchajcie tego. Szczęki masywne, ostro zakończone, górna hakowato zagięta, przypominająca sępi dziób, siła nacisku szczęk wynosi około 75 kg na centymetr kwadratowy i jest jedną z największych wśród kręgowców. Czyli naprawdę żółw sępi ma się czym pochwalić. Widziałem, co potrafi zdziałać jego dziobek. Jest to co najmniej przerażające, gdyby trafiła tam nasza ręka, palec czy cokolwiek. No jest to po prostu naturalne imadło. Problem jedynie w tym, że jest do tego ostre i naprawdę może zrobić totalną dziurę jak po strzale, więc trzeba uważać. Jaram się tym żółwiem mega. Dla was serio, tak z punktu oglądania tego filmiku wydaje mi się, że jest opór nudny. Ale ja podchodzę tym razem poważnie do tego tematu, bo po prostu mega się tym jaram. I chciałbym wam powiedzieć, dlaczego się tym aż tak jaram. Bo być może z pierwszego strzału nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Ale ten żółw, on jest taką ikoną, on jest legendarny. Żółw sępi to jest, no kurde, wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy nie znają żadnych gadów, w ogóle nawet mogą nie wiedzieć, czy żółw to gad czy płaz, bo to też jest częsta pomyłka. Wiedzą, czym jest żółw sępi, a przynajmniej jak go zobaczył, to będą wiedzieć, że to żółw sępi. Jest on pewnego rodzaju taką ikoną, ponieważ naprawdę jego pysk, jego dziób potrafi wyrządzić tyle krzywdy, że no kurwa to się w bani nie mieści. No jest to niesamowite i mnie to mega kręci, dlatego jaram się totalnie, że zagościł u mnie na chacie. Na razie to akwarium jest dla niego totalnie wystarczające. Jak wyrośnie, to na pewno będę zmieniał. Akwarysta ze mnie marny i nigdy nie planowałem, znaczy może inaczej. Planowałem kiedyś jakiś tam, nawet do tej pory planuję, myślę, że jak będę miał domek, będę miał miejsce, to też bym chciał jakieś akwarium mega. Ale jak chodzi o tego żółwia, to zdecydowanie bardzo chętnie będę mu zmieniał akwaria, żeby były coraz większe i mam nadzieję, że będzie rósł szybko i będzie miał się u mnie dobrze. Co jest cechą charakterystyczną tego żółwia, to na pewno ogon. Ogon ma mega długi. Względem swojego ciała, ja bym powiedział, teraz nawet widzę, jest no praktycznie tej długości, co całe jego ciało. Jest długi, jest spiczasty, jest taki sztywniutki. Po co? Nie mam kurwa bladego pojęcia. Może ktoś wie, napiszcie koniecznie w komentarzu. W ogóle pisaliście mi, jak ma się nazywać mój boa, IMG Motley, więc powiem wam, że ciężko jest mi się zdecydować, mega. Bardzo podoba mi się Benzi i chyba na ten moment najbardziej, ale jeszcze przemyślę temat. W każdym razie teraz w komentarzach liczę, że będziecie potrafili nazwać tego stworka, bo też jako pecik zasługuje chyba na jakieś imię. Na pewno będę na odcinkach też pokazywał, jak go karmię. Może nie to, że nagrywał polowanie, bo próbowałem to nagrać łącznie 5 godzin. Nie mam pojęcia szczerze, co się nagrało, bo nawet nie przeglądałem jeszcze tych klipów. Mam nadzieję, że coś się udało, bo też walczyłem ze światłem. Fokus nie chciał mi złapać, bo przez szybkę. Więc naprawdę mam nadzieję, że docenicie to, co robię i nie będziecie mi tam mówić, że ty się fokus rozjechał, czy coś tam. No, spierdaj, kurwa, jak się rozjechał. Ciężko się to nagrywa, bo to jednak jest akwarium, tam jest woda, tam się rusza to wszystko, no jest ciężko. Jest ciężko, mam nadzieję, że coś udało mi się sensownego z tego wykrzesać. Także napiszcie w komentarzu koniecznie, jak byście nazwali tego diabełka. No i oczywiście dla mnie najważniejsze subskrypcje. Zrób to dla mnie,
poświęć te 2 sekundy, zjedź niżej, kliknij czerwony przycisk, subskrybuj, kliknij dzwoneczek, żebym Ci się pojawiał z każdymi nowościami. Naprawdę wchodzę w to maksymalnie, poświęcam temu każdą wolną chwilę. Kolejna rzecz jest taka, że moje małe gekony lamparcie już podrastają, także śmiało można sobie zaklepywać maluchy. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba mój nowy stworek, bo jestem zajarany fest. Trzymajcie się. Jau. Chodź maluszku. Spróbuję Cię nie wytelepać. No nie, kabel tutaj. Jezu. Czemu to życie jest takie trudne? Turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, ladder ties in the hearse.